Premier podaje szczegóły porozumienia na szczycie w Brukseli. Mateusz Morawiecki: negocjacje przyniosły nam bardzo dobry budżet. Negocjacje przyniosły nam bardzo dobry budżet. To środki, które mogą przyczynić się do wyjścia z kryzysu, powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Obawialiśmy się, że zapisy mogą być potraktowane w taki sposób, żeby arbitralnie zabierać jakiemuś krajowi Unia Europejska środki tylko dlatego, że coś komuś w Brukseli się nie podoba, dodał. Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Węgier Viktorem Orbanem oświadczył, że negocjacje budżetowe przyniosły bardzo dobry rezultat, bardzo dobry budżet. To środki, które mogą dobrze przysłużyć się do rozwoju, do wyjścia z kryzysu, wskazał. Jest tam bardzo wyraźne zdanie. Premier zaznaczył jednak, że był jeden zasadniczy problem. To był problem wieloznaczności, czy niejednoznaczności różnych zapisów, które odnosiły się do tego budżetu. Obawialiśmy się tego, że mogą te zapisy być potraktowane w taki sposób, żeby arbitralnie zabierać jakiemuś krajowi Unia Europejska środki tylko dlatego, że się komuś coś nie podoba w Brukseli, powiedział szef polskiego rządu. Morawiecki wskazał, że w obecnych konkluzjach mamy już jednoznaczność. Są tam sformułowania, które w bardzo prosty sposób opisują ten proces, jak on ma teraz wyglądać. Mało tego, jest tam bardzo wyraźne zdanie, że nawet samo ustalenie, że jest jakiś problem z tak zwaną praworządnością, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu sankcyjnego, oświadczył. Wszystkie punkty tej konkluzji OTADOKA są bardzo konkretnie i precyzyjnie określające tę nową rzeczywistość, która ma nastąpić, dodał. Konkluzje wymagają jednomyślności i tak długo, jak nie zgodzimy się na ich zmianę, tak długo rozporządzenie nie może być zmienione, podkreślił Morawiecki. Było kilku przeciwników. Premier dodał, że osiągnięte porozumienie to efekt bardzo żmudnych negocjacji z prezydencją niemiecką, ale także tych podczas Rady Europejskiej. Nie będę opowiadał za inne kraje, ale było kilku przeciwników tych konkluzji, które dzisiaj przyjęliśmy, dodał. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo ustaliliśmy dobry rozdział tych tematów praworządności, budżetu i mechanizmów, które to gwarantują, podkreślił premier. Walczymy o nasze prawa. Premier podziękował też na konferencji prasowej premierowi Węgier. Chcę jeszcze raz podziękować i podkreślić rolę naszej współpracy z premierem Viktorem Orbanem i z V4. Jest to stanowisko również Grupy Wyszehradzkiej. Walczymy o nasze prawa. Walczymy o to, by te traktaty nie były zastąpione prawem wtórnym. To wszystko dzięki współpracy naszej grupy, powiedział Morawiecki. Wcześniej szef polskiego rządu napisał na Facebooku, że osiągnięty na szczycie Unia Europejska przełom to podwójne zwycięstwo. Przełom na szczycie Unia Europejska w Brukseli doszło w czwartek wieczorem do porozumienia przywódców unijnych w sprawie budżetu Unia Europejska i Funduszu Odbudowy. Kompromis był możliwy, bo mechanizm obwarowany został wytycznymi i warunkami, co do możliwości użycia tego narzędzia. To sprawiło, że Polska i Węgry wycofały sprzeciw. We wnioskach ze szczytu napisano, że celem przepisów dotyczących warunkowości jest ochrona unijnego budżetu przed oszustwami, korupcją i konfliktem interesów. Jest też mowa o tym, że samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Ponadto Komisja Europejska jest zobowiązana do przygotowania wytycznych, a mechanizm nie może być użyty przed oceną zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości. Cały pakiet finansowy, czyli budżet unijny na lata 2021-2027 i Fundusz Odbudowy po pandemii, wynosi 1,8 biliona euro.